Rome Total War Antologia to pakiet zawierający podstawową wersję gry oraz dodatki Barbarians Invasion i Alexander. W Rome przenosimy się do świata ogarniętego totalną wojną, a naszym zadaniem jest opanowanie jak największej jego części. By tego dokonać, musimy wykazać się talentem dowódczym zarówno w warstwie taktycznej, jak i strategicznej. Ten ostatni będzie nam potrzebny na głównej planszy, gdzie zarządzamy dostępnymi prowincjami i przesuwamy armię. Dobrze rozwinięte zaplecze to podstawa sukcesu. Właściwie rozwinięte obszary, na których wznieśliśmy odpowiednie budynki, dostarczą nam nie tylko złota na żołd, ale również dobrze wyszkolone, zaawansowane technicznie oddziały. Zdolnościami taktycznymi możemy się natomiast popisać w czasie bitew, do których dochodzi, gdy spotkają się ze sobą dwie wrogie armie. Zostaniemy wtedy przeniesieni na specjalną, trójwymiarową mapę, na której w czasie rzeczywistym rozegra się starcie. Kluczem do zwycięstwa jest takie wymanewrowanie wrogich regimentów, by atakować jeden nieprzyjacielski dwoma własnymi. I to najlepiej na zasadzie jednym z przodu, drugim z boku. Lub natrzeć na nieprzyjacielski oddział jednostką wyspecjalizowaną w jego zwalczaniu. Zasada jest prosta. Łucznicy i machiny miotające za darmo biją wszystkich, ale tylko z daleka. W zwarciu nie mają szans. Są zatem niesamowicie podatne na szarże kawalerii. Konnica nie radzi sobie natomiast z piechociarzami wyposażonymi we włócznie. Oczywiście w praktyce wymanewrowanie przeciwnika nie jest proste. Dowódcy sterowani przez komputer umieją bowiem doskonale ubezpieczać wzajemnie regimenty tak, by niwelować wzajemnie ich słabe strony. Bardzo ciekawym aspektem prezentowanej antologii jest to, że mimo iż oficjalnie składa się ona z podstawki i dwóch dodatków, to tak naprawdę zawiera trzy zupełnie różne gry, którymi zabawa wygląda całkiem odmiennie. Najlepiej widać to na przykładzie bitew. Najmocniejszą stroną rzymskich legionów są balisty i inne machiny miotające pociski na ogromne odległości. Mogą one ostrzeliwać przeciwnika same, pozostając daleko poza zasięgiem jego ognia. Zmusza to wroga do przeprowadzenia szturmu na rzymskie pozycje. Ponieważ w czasie marszu atakujący cały czas znajdują się pod ostrzałem legionistów, to zanim dojdzie do walki wręcz z nacierającej armii zostaje mniej niż połowa. W Barbarians Invasion brak jakichkolwiek machin strzelających, więc takiej taktyki już nie zastosujemy. Będziemy natomiast mogli przeprowadzać rajdy niesamowicie potężną kawalerią. Sercem taktyki z Aleksandra z Macedonii jest tymczasem falanga. Specyficzna formacja piechoty wykorzystująca wyjątkowo długie włócznie. Oddział ten jest praktycznie niewrażliwy na ataki od przodu, ma jednak słabe tyły, flanki i problemy z manewrowaniem. Bardzo słabo nadaje się więc do natarcia. Kluczem do zwycięstwa armii macedońskiej jest sprowokowanie przeciwnika do frontalnego ataku na falangę. Nie jest to jednak proste, gdyż Macedończycy nie posiadają własnych oddziałów miotających. Jak więc widać, Rome Total War Antologia to prawdziwe 3 w 1.